Okej, a ty co masz Laurze sobie imponuje, takiego, że koleżankom i kolegom zależy, by pojechać z nią na weekend w góry. Wykorzystuje sytuację i upokarza uczniów, by okazać im swoją wyższość. Nieprawda. Mój blog ma bardzo dużo komentarzy. Pewnie sama sobie piszesz. Ta rozmowa nie ma sensu. Sorry, ale odpadasz. No i bardzo dobrze. I tak nie chciałam z tobą nigdzie jechać. No to spadaj. Cześć, Laura. Kupiłem ci twój ulubiony sok. Słuchaj, dzięki, ale to ci tak niczym nie pomoże. Słucham, dlaczego uważasz, że nadajesz się na mój wyjazd? Jestem przystojny, zabawny, fajny. Jeśli chcesz mieć super imprezę, musisz mnie zabrać. Jeżeli uważasz, że te twoje suche dowcipy są śmieszne, to się grubo mylisz. Ała, to był strzał prosto w serce. Ej, zaraz! Ja jestem najlepszym przyjacielem Adama, a podobno go zaprosiłaś, więc mnie też powinnaś. Słuchaj, no nie wiem. No dobra, może nie jesteś taki najgorszy. Ale muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Trafisz na listę rezerwową. Okej, dobra. Powodzenia. Cześć, Laura. Ja przyszłam się zapytać, czy mogę jechać z wami? W sumie? Tak, możesz jechać. Dzięki, jesteś najlepsza. Nie pożałujesz, że mnie zaprosiłaś? Chyba już trochę żałuję. Jak ci poszło? Jak? Poznałaś się? Tak. Laura, a wy to w ogóle nie wiem, po co przyszłyście? No jak to? Przecież mówiłaś, że się zastanowisz nad nami. No to już się zastanowiłam. Nie jedziesz. Sorry, ale spójrz na siebie. Jak ty wyglądasz w ogóle? W co ty jesteś ubrana? To aż obciach kogoś takiego zaprosić. Mówię też o tobie, Nadia. Laura, opanuj się. Nie, nie, spoko, Beata. Czekaj, czekaj! Przyszłam ci tylko powiedzieć, że współczuję każdemu, kto jest ze sobą na ten wyjazd, bo gorzej weekendu chyba się nie da spędzić. Czekaj, Laura! Wiem, że się nie za bardzo lubimy, no ale mega mi zależy na tym wyjeździe i jak tylko pozwolisz mi jechać, to na pewno ci się jakoś odwdzięczę. Słuchaj, nie interesuje mnie twoja wdzięczność. To ma być wyjazd dla najfajniejszych ludzi, a ty do nich nie należysz, więc sorry, ale nie jedziesz. Nara. No i po wszystkim, Martyna nie jedzie. Powiem Adamowi, że po prostu nie przeszła castingu. No, ale kogo ja mam teraz zabrać? Nikt się nie nadaje, a ja przecież nie mam wielkich wymagań.